Hej kochani, jak widać lodóweczka z tyłu, jak widać jest ciemnawo, sztuczne oświetlenie oznacza to tylko jedno, a mianowicie to, że jadę do Londynu na spotkanie z FM, na spotkanie po prostu Akademię FM. Jeśli chodzi, słuchajcie, o tego vloga, to zaczynam go znowu wieczorkiem z tego względu, że rano pewnie będę zakręcona. Mamy godzinę 10 po 10, więc dość późnawo. Planuję się położyć o 11, mam nadzieję, że mi się uda, bo o 4 pobudka. Jak widzicie, mam daleko do Londynu, ale mimo wszystko zależy mi i jeżdżę, bo szkolenia są mega. Zakręciłam sobie włosy, jak widzicie, zrobiłam to na lokówce. Zeszło mi standardowo, jak to na mnie, około 40-45 minut. Pixel, chodź, 40-45 minut i troszkę inną techniką kręciłam, w sumie trzymając tylko i wyłącznie w jednej ręce i praktycznie kręciłam w jedną stronę. Te loki są dalej takie spójne, nie rozwarstwiałam ich, bo w ten sposób chcę się położyć spać i mam nadzieję, że uda mi się, słuchajcie, w miarę przyzwoite loki mieć jutro. Muszę sprawdzić pogodę, jaka będzie w Londynie, bo u nas pada, a nie mam parasolki i troszkę lipa i przydałoby mi się pewnie parasolkę pożyczyć od znajomej, więc o, albo zapytam znajomego, czy będzie ze sobą brał parasolkę, może łatwiej. Właśnie mi spadł magnes z lodówki. Który? Jaki? Aha, taki nierozbijalny. Okej, kochani, na pewno Wam jutro pokażę, co zjem na śniadanko i jak zwykle pewnie będę pałaszować coś, czego nie jem zazwyczaj, a mianowicie będę jadła chlebek, bo zazwyczaj kanapeczki są tam właśnie gotowe, jakieś paszteciki i takie tam różne rzeczy. Taka właśnie wiadomość dla Was, dla tych, którzy mnie nie oglądają lub też oglądają, a nie wiedzą, że słuchajcie kochani, ja praktycznie nie jem chleba. Zdarza mi się czasem raz na 2 tygodnie, czasem raz na tydzień, czasem jest tak, że na przykład jem 2 dni, a potem nie jem przez 3 tygodnie. To jest naprawdę różnie, ale ogólnie rzecz biorąc chleba nie jem, jakiś bułek i tak dalej. Zjadam, jeśli robię właśnie bułeczki, jakie? Dyniowe. Jak robię bułeczki dyniowe, to przyznaję się bez bicia, że zdarza mi się właśnie wtedy zjeść 1 lub 2, nie od razu, ale w jakichś odstępach czasowych. Natomiast jeśli robię chlebek właśnie ziołowo-czosnkowy, to też mi się zdarza, ale tylko i wyłącznie praktycznie, kiedy robię coś własnego. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy sklepowe, bułek w tym momencie nie kupujemy, kupujemy chleb, bo mój mąż, wybaczcie, mój małżonek szanowny, chyba nie umie żyć bez chlebka. Paznokcie, to Wam jeszcze powiem właśnie. Jutro jest sobota, więc minie dokładnie w niedzielę 2 tygodnie, jak je założyłam. I powiem Wam, że widać już jakby odrost mojego paznokcia. Niedużo, tak minimalnie, ale ogólnie rzecz biorąc uważam, że pazurki bardzo fajnie wyglądają i naprawdę trzeba by było się bardzo, bardzo przyjrzeć, żeby widzieć, że są one, powiedzmy, plastikowe. Nie są doklejone idealnie, na pewno na następny raz dokleję je w lepszy sposób. Idę ogarniać domek, jeszcze coś przyszykuję na jutro dla chłopaków i postaram się zamknąć oko. Kochani, ja muszę się zabrać za wyczyszczenie tych rzeczy, to znaczy zdezynfekowanie torebeczki i wypranie sukienki z tego względu, że się w niej wybieram do Londynu, więc muszę ją wyprać koniecznie. A torebeczka, tak jak mówię, smyrna jakimś preparatem właśnie, żeby zdezynfekować.
Natomiast to, co Wam chciałam powiedzieć, to torebeczka kosztowała funtów całe 3. Wygląda jak funkielnówka nieśmigana. Bardzo, że tak powiem, chyba słabo była użytkowana, bo wszystko w niej wygląda naprawdę na zadbane. I tak jakby naprawdę ta torebeczka no wiele nie przeszła. Ktoś kupił, znudził się i tak się prezentuje. Sorry za bałagan na łóżku. Sukienka jest piękniusia. Zobaczycie mnie w niej na pewno w outficie. Postaram się nagrać. Rozmiar 14. Funcika kosztowała. A jest, słuchajcie, z Top Shopu. Więc bajerancko, oczywiście z mojego ukochanego second handu. Piękna. I taki zestaw. Do tego będę miała butki i kurteczkę jeansową. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj macie moje śniadanko. Jeśli chodzi o śniadanko, słuchajcie, ono jest miksem, który ja dość często robię. I to jest, słuchajcie, makaron, który został mi z zupki, którą gotowałam oczywiście osobno, nie wyciągałam go z zupy. Makaron po prostu taki standardowy do rosołu. Do tego jest szyneczka, ogórek, pomidor, cebulka i słuchajcie, co jeszcze? No i oczywiście jajka. Może to nie prezentuje się zbyt atrakcyjnie, ale uwierzcie mi, że jest bardzo smaczne i pożywne. Ja tą wersję, że tak powiem, jedzeniową nauczyłam się robić od chłopaka, z którym byłam, z tym, że on stosował bekon, znaczy boczek, i stosował też, słuchajcie, co? Chyba paprykę. W każdym razie to naprawdę smakuje bardzo wiosennie i jest smaczne. Polecam Wam przetestować z makaronem spaghetti, bo tak oryginalnie ja byłam nauczona, żeby to robić i jeść, i smakuje lepiej, bo ten właśnie do rosołku jest taki bardziej delikatny i szybciej się rozpada, a ten właśnie spaghetti jest bardziej taki konkretny. Spróbujcie sami, powiem Wam tylko szybciutko, żebyście najpierw podsmażyli cebulkę, makaron oczywiście macie już ugotowany, powiedzmy z dnia poprzedniego albo z tego samego. W każdym razie smażycie cebulkę, potem troszkę szyneczki, potem wrzucacie makaron, do tego dajecie pomidory i ogórka pokrojone w kosteczkę i na samym końcu, słuchajcie, wbijacie jajka w zależności od tego, ile tam Wam pasuje, i to wszystko mieszacie i spala Wam się właśnie w coś takiego pysznego. Ja polecam, dla mnie bardzo smaczne. Powiem Wam, że zaspałam rano, więc troszkę była, że tak powiem, porażka, ale ogarnęłam się szybciutko, na szczęście. W pół godziny zjadłam śniadanie, ubrałam się, umyłam, słuchajcie, ogarnęłam makijaż, więc nie jest źle. Troszkę chmurzasto jest, ale mam nadzieję, że w Londynie będzie ładna pogoda. Sprawdzałam i ma być słonecznie, a padać dopiero gdzieś koło godziny pierwszej po południu, więc w tym czasie będziemy sobie siedzieć, słuchajcie, w biurze. Postaram się, że tak powiem, mojego towarzysza podróży poprosić potem, żeby pokazał, w co jestem ubrana. Zrobimy taki outfit of the day. Poza tym mam listę zakupów i zobaczymy, co z tej listy uda mi się nabyć. No. Ja sobie będę sobie teraz popijać wodę i co? I odezwę się do Was potem. Okay, ladies and gentlemen, if I can just have your attention again. Słuchajcie, miała być pogoda, ale nie wyszło. Nie wyszło. Chmurzaście jest niesamowicie i tak się modlę i myślę, czy będzie o tyle dobrze, że no słuchajcie, że nie będzie padać. No. Chokera mam zapiętego, ale znowu teraz za mocno. Oddychać głęboko. Szyby morusane niesamowicie. Ale co zrobić, to tylko autobus. Nie własne autko. A my jeszcze tak myślę, no niecała godzinka i będziemy na miejscu. Bo musimy jeszcze wskoczyć w metro.
metro i autobus. Więc troszkę nam zejdzie, a już mam dość tego siedzenia na miejscu. Nie, chodziłaś przecież. No tak, do toalety i z powrotem. No, to już jest wieczór. Taki spacer. Nie pogada, kilometrów tyle zrobiłam. Pójdziesz na rękach. Nie, zaraz mnie, proszę pana, będziesz kamerował, panie Marku. Kamerował, tak, nakręcę. Ale nie mówcie, że kropi. Patrz, mokra ulica. No ale kobieta idzie i sucha jest. Oh no. Westminster. Już z moich włosów coraz mniej zostaje. No ale... Widzę, że tu w kamerce jakieś fioletowe odblaski mi wychodzą. Robiłam płukanką właśnie z Janny. A używałaś ten olej nasz? A nie masz oleju, nie? Do włosów. Ja mam do buźki. Nasiejszy. Szampon mam. Na zniszczone włosy. Czytałam. Słuchajcie, kochani, tak wam chciałam w ogóle powiedzieć, bo pewnie kilka z was się zastanawia, nie wiem, ile mnie kosztują takie wyjazdy i tak dalej. Powiem wam, że całkiem niedużo, z tego względu, że zawsze, kiedy już wiemy, że będzie spotkanie, to polujemy na bilety. I tym razem mamy bilety na osobę za 9 funtów tam i z powrotem, więc uważam, że to całkiem niedużo. No i prócz tego oczywiście w Londynie kupujemy bilecik za 7 funtów, więc suma summarum to już macie 16. Tak myślę, że spokojnie do 20 funtów się wyrabia właśnie w pieniążkach, żeby na taki wyjazd sobie pozwolić, więc jak widać dużo to nie kosztuje, a jest to na pewno super motywacja i uważam, że warto pojechać. Fakt faktem jest się w moim przypadku cały dzień w podróży, ale zawsze wracam z dawką energii nową i ja jestem bardzo zadowolona z tych spotkań. Troszkę po naszej sali, że tak powiem, wykładowej. Zdjątka naszych wspaniałych perfum. Utiki. Luksusowe. Tutaj mamy plakacik z kawusią przepyszną. No. A tu nam się będzie wyświetlać nasze materiały, jak zawsze. Katalogi. Już niedługo wejdą nowe. Superancko. A ja, słuchajcie, idę. Idę do pań. My spóźnieni, ale jesteśmy. Czemu spóźnieni? Bo zawsze jesteśmy przed czasem. Ja zawsze jestem po czasie, jestem pierwszy raz przed. A widzisz? Hej. Dzień dobry. Hej. 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 Można orderówkę prosić? Słuchajcie, chciałam wam pokazać nasze cudeńka Fontana V. I tu macie kawiorowy. Tu jest seria złota, a tu jest srebrna. Wow. Zobaczcie to. Dobra, fajnie, dzięki śliczne. Patrzcie na to. Oh my god. Tu macie kawiorowy. Nie będę szpatułki przemieniać na złoty.
na srebrne, ale zobaczcie ten design. Ja to muszę dotknąć na dłoni. Ja cię! Ale czad, to się po prostu rozpuszcza ta kuleczka pod wpływem ciepła. Ja nie mogę. Drugą stroną dotknę tutaj. Mamu, mamu, jak to pachnie. Wracamy, mamy autokar spóźniony, ale za to, słuchajcie, mamy autokar na wypasie. Nie wiem, jakie są góry. A szok w trampkach. Tak, jaki stoliczek. Wszystko można postawić. My zaraz właśnie sobie, co, wyciągniemy sobie jedzonko. Ja wam pokażę, co kupiłam w Lidlu. Będę jadła sałateczkę z tuńczykiem i kukurydzą. Właśnie brakowało mi słowa po polsku. I kupiłam sobie do tego jeszcze ziarenka słonecznika i pestki dyni. Potem wam jeszcze szybciutko pokażę nowy katalog z FM, ale słuchajcie, chciałam wam pokazać zakupy, co sobie kupiłam. I tak, kupiłam małą paletkę magnetyczną. I kupiłam, słuchajcie, 4 cienie. Pokażę wam, jakie to są odcienie. I to są cienie pasujące właśnie do tej paletki magnetycznej. I wzięłam jeszcze 3 ściereczki. Nie ściereczki, lecz ręczniczki do usuwania makijażu. I to są ręczniczki, które usuwają makijaż bez żadnych środków do demakijażu. Więc sama ta magiczna ściereczka ma być po prostu wystarczająca, żeby pełny demakijaż wykonać. I to tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Cześć, robaczki moje kochane. Właśnie dostałam ciśnienia, bo na tej oto sałatce z tymi oto pestkami ukruszyłam sobie lekarstwo w zębie. A do urlopu jeszcze 3 tygodnie. Więc trzymajcie kciuki, żebym znowu nie jechała na pogotowie dentystyczne. Bo już wtedy tego zęba wyrwią mi. A może się go jeszcze da uratować kanałówką. Jedziemy. Zwiedzajcie Londyn ze mną. Z szyby autokaru. Nie wiem, którą stroną powinnam usuwać ten demakijaż. Znaczy, nie wiem, którą stroną powinnam usuwać ten makijaż. Ściereczka mokra.
Wyciskam troszeczkę i chwila prawdy. Zobaczcie to. Ja nie wierzę. Mój makijaż został usunięty. Wszystko jest tutaj. Bez środków chemicznych, ale żeby ten test był bardziej wiarygodny, wezmę sobie płyn micelarny, oczywiście z FM, i wacik kosmetyczny. Przejedziemy wacikiem po buzi, zobaczymy, czy coś na tej buzi zostało. Nie mogę. Wybaczcie za moje głupawe miny. Jest to ściereczka idealna dla osób, które mają wrażliwą skórę. Ja sobie ją teraz wypłukam. Słuchajcie, fajne jest to, że taką ściereczkę właśnie, oczywiście wypraną, wysuszoną, możecie rano wziąć i namoczyć właśnie w zimnej wodzie i na zasadzie obudzenia się właśnie przyłożyć, przetrzeć jeszcze tą buźkę po nocy i robić swoją codzienną pielęgnację, słuchajcie, poranną rutynę, więc po prostu siódemka z plusem, nie tylko piątka. Ja dziękuję bardzo za wszystkie środki chemiczne, zostaję przy mojej ściereczce. Wcale to długo nie zajęło, a efekt wow. Jak widzicie, tutaj na dłoni mam właśnie swatche tych cieni. Uważam, że są bardzo ładne i ten cień tutaj będzie idealny moim zdaniem jako rozświetlacz. Wybaczcie za rany, ale kota mnie podrapał. Jeśli chodzi o katalog na wiosnę-lato, to jest on podzielony na dwie części. W jednej części mamy produkty ekskluzywne, natomiast w tej części mamy produkty na każdą kieszeń. Jeśli chodzi o te ekskluzywne, to ja oczywiście posiadam kilka z nich, ale mamy tutaj nowe perfumki Utik, które z tego co słyszałam są cudowne. Jeśli chodzi o te perfumy, to tutaj macie ich cenę. One kosztują 350 zł, jeśli chodzi o polski katalog. Wiem, że sporo z Was ogląda mnie właśnie z Polski, więc dlatego też pokazuję Wam katalog właśnie polski. Tutaj mamy olejki do ciała i do włosów. Ja mam ten olej luksusowy właśnie do twarzy i stosuję go. Bardzo jestem z niego zadowolona. W tej części mamy na pewno jeszcze suplementy, ale zanim do suplementów przejdziemy, mamy kremiki właśnie Fontana V, które Wam pokazywałam. Więc no to jest po prostu czysty obłęd, jak te kremy wyglądają i jakie mają właściwości i skład. Jeśli macie ochotę zapytać właśnie o skład, czy cokolwiek w związku z tymi kremami, to dajcie znać. Tu mamy również serię kawiorową i tu jest serum nasze właśnie pod oczy liftingujące, które działa naprawdę bardzo szybko, bo w 2 minutki redukuje właśnie zmarszczki.
I jeśli chodzi o taką droższą właśnie część tego katalogu, to mamy tutaj właśnie witaminki, żelki dla dzieci, suplementy diety, Interbalance, Slim Extreme. Mamy jeszcze witaminkę C. Tutaj akurat mamy, że tak powiem, wspomagające dla sportowców, skóra, włosy i paznokcie. I tutaj jest oczywiście cennik. I tu mamy drugą część katalogu i tutaj znajdziemy sporo nowości. Mamy sporo nowych właśnie zapachów z nutą owocową, idealną właśnie na wiosnę, lato. Travel Atomizer, właśnie idealny do torebki. Tutaj akurat po numerkach nie będziecie wiedzieć, co to za zapaszki, ale jeśli chcecie, żeby Wam coś polecić, to dajcie znać. Zapachów w firmie FM jest około 150 z tego, co mi się wydaje. I zapachy stanowią sporą część katalogu, jak możecie zobaczyć. Jesteśmy na stronie 37 i do tej strony właśnie są zapachy, perfumy. I tu mamy pielęgnację. W tym momencie jest sporo produktów właśnie w związku z ochroną przeciwsłoneczną, też posłoneczne preparaty, mamy również do opalania, powiedzmy, bezsłonecznego, czyli preparaty brązujące, pielęgnacja, różne krema, serum, właśnie balsamy do ciała. Bardzo fajny jest ten antycelulitowy właśnie z tej serii. Seria aloesowa jest również bardzo, bardzo dobra. I jeśli chodzi o miodową, to chyba nie miałam żadnego produktu, ale no, pachnie obłędnie, wąchałam u koleżanki. Tu coś dla mężczyzn po goleniu, sekcja dla panów, włosy. Jeśli chodzi o szampon, ten właśnie, słuchajcie, dla suchych i zniszczonych włosów, to zdecydowanie polecam, bo jest naprawdę bardzo dobry. Mój synek ma tą piankę właśnie do mycia i również jest zadowolony. Bardzo fajnie się sprawdza i naprawdę super pachnie. I tu mamy nową kolorówkę, którą częściowo pokazałam Wam właśnie w wideo, we vlogu. Też nowości, jeśli chodzi o kwestie właśnie podkładów. Tutaj mamy liftingujący, tu jest matujący i kryjący. Bardzo jestem ciekawa, jakie krycie ma właśnie ten nowy podkład. Gąbeczki do makijażu, bez silikonu i silikonowa. I co my tutaj jeszcze mamy? To są rzeczy standardowe, mój ulubiony podkład w tym momencie. Mam te w słoiczku oczywiście, muszę przetestować również te. Tu produkty, które już mamy. Fajną rzeczą są bibułki matujące, słuchajcie, w takim dość śmiesznym opakowaniu, ale myślę, że bardzo poręcznym. Do konturowania zestaw. Tu mamy spray do utrwalania makijażu. I co tutaj jest? Pisaki do brwi, cienie, ja bardzo lubię te cienie, używam. Kredeczkę też również mam. I tu są rzeczy, które ja uwielbiam, już Wam powiem, co dokładnie. Przede wszystkim to, i jest to, słuchajcie co, kosmetyk roku 2013, ale ja uważam, że nadal aktualne, bardzo, bardzo lubię. I gdzie jest moja ukochana, słuchajcie, maskara? Tutaj, Phenomenal maskara. No, jest po prostu megaśna. O, tu widzę, że jakieś mniejsze jeszcze. A nie, to jest właśnie żel wodoodporny, który sprawia, że tuż właśnie się dłużej utrzymuje. Przepiękne kolorki wyszły z pomadek matowych. Przy okazji możecie zobaczyć, jakie są ceny. I tu macie tą ściereczkę. To jest cena katalogowa. Oczywiście, jeśli jesteście w klubie FM, to macie te produkty zazwyczaj 30% taniej, czasem nawet do 50%. Zależy po prostu od danych promocji. Tu mamy pędzelki do malowania pazurków, lakiery do paznokci, odżywki, pędzle do makijażu.
kuferki. I tu mamy coś na nasze poranki, czyli kawusie. Kawy z FM są po prostu przepyszne. Ja chyba nie próbowałam tylko tej cherry, bo jakoś niekoniecznie przemawia do mnie smak kawy wiśniowej. Wanilia, Irish cream, chocolate, hazelnut. Piłam wszystkie i są przepyszne. Ja bardzo lubię też właśnie tą metabolizm. I ostatnio miałam, słuchajcie, którą? Chyba tą właśnie Energy. I też bardzo fajnie mi się sprawdzała. Jeśli chodzi o wybór herbat, to sami widzicie, że też jest sporo. Mamy herbatkę niebieską, czarną, białą, co tam jeszcze? Czerwoną, zieloną i też czarną, więc troszkę tych herbat jest. Bardzo fajne mają tutaj właśnie składy, smaki. I tu mamy coś dla domu i rodziny. Produkty do właśnie czyszczenia. Jak widzicie, ceny są naprawdę bardzo, bardzo przystępne. Jeśli chodzi o rzeczy takie dla domu, to ja mam swoich 5 faworytów i zdecydowanie polecam Wam tak. Odtłuszczacz, najlepszy na świecie, wszystko, wszystko schodzi, naprawdę nieważne jak bardzo zatłuszczone są, nie wiem, naczynia, garczki, właśnie okapy, cokolwiek, meble, wszystko po prostu schodzi i super jest to, że właśnie te preparaty bardzo ładnie pachną. Płyn do mycia naczyń jest również bardzo wydajny, wystarczy kropelka, a pieni się jak wściekły. Jeśli chodzi o takie moje ulubione jeszcze właśnie produkty, to bardzo fajnie sprawdza się ten do łazienki, super usuwa właśnie osady i działa też fajnie na metalowe części właśnie typu zlew, nie zlew, bateria, kran, jak tam zwiecie, bardzo ładnie wszystko lśni. Nowością są właśnie, powiedzmy, produkty do kibelka, do toalety. Bardzo fajne zapachy, bo jeden to jest właśnie jaki? Exotic Fruits, a drugi to jest Blooming Power. Jeszcze co Wam chciałam polecić, gdzie Ty jesteś? Właśnie ten spray do niwelowania zapachów. I gdzie my tu mamy, proszę Państwa, to jest coś, co jest po prostu niezastąpione. No, odnowicie tym każdy piekarnik, kuchenkę, wszystkie jakieś metalowe części po prostu czyszczą się tym rewelacyjnie. I daję sobie głowę uciąć, że nie znajdziecie nic lepszego w tak świetnej cenie. I tu jest coś, co miałam okazję na własne oczy widzieć, to jest nowość. Słuchajcie, wygląda jak prawdziwy kwiat, a pachnie tak, że no, głowa boli w cudzysłowie, w sensie no, jest moc i naprawdę rewelacja. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Zapach jest intensywny, a kwiatek wygląda jak prawdziwy, więc jeśli lubicie takie odświeżacze powietrza, to polecam Wam zajrzeć. Bardzo fajne odświeżacze właśnie do szaf, do samochodów i co to jeszcze? Aha, ten do plastiku jest też całkiem fajny. I jeszcze, więc to tyle, jeśli chodzi o katalog. Moim zdaniem jest przepiękny, cudowny. I mamy naprawdę super, super produkty.